Od wczoraj. Siadaj, kurczę, od siedzenia pociągu musiałam telefon wyłączyć całkowicie. Czemu? Bo policja mój numer namierza. I moja matka wiedziała, że byłem u Krzysztofa, bo wczoraj pytała się, kogo byłem. I wiedziała, że byłem u 7 osób. I wiedziała, bo policja sprawdzała mi, co ja robię, u kogo przebywam. Bo namierzyła mu telefon cały czas, musiałam wyłączyć telefon i kartę wyjąć. Dlatego przespała. Ten Samsung. Ten Samsung dał się wyłączyć. No kartę masz. No, bo przez kartę namierzają. Ale po co mieliby cię namierzać? Nie wiem, o co chodzi. Jeszcze moja matka wiedziała, że na platformie byłem z tobą. I tak dalej. Jak policja by mnie złapała, to by mnie schartowała, ale miał szczęście, że z tobą wysiadł wtedy. Coś ty człowieku, co ty jesteś? Siadaj, jedz zupkę. One tak powiedziały, ale tych dymów to coś ty, bo ty będziesz się bał ludzi, jakbyś zamordował kogoś, to tak. Wiesz, byś kogoś zamordował, a tak. Ale moja matka powiedziała, że mój numer cały czas tam jest, że ja tych dymów włączyłem. A po co cię matka jeszcze straszy? Nie wiem, o co chodzi. Byłem na policji i wiesz co oni powiedzieli? No. Że moja matka jest jakaś psychiczna, jest, się leczy. Ale czemu? Dłużej z nią jest już. Ale czemu psychiczne? No bo za takie coś co robi? No bo jak ty uciekłeś jej, no to ona jest wściekła. Psychiczna, świadectwo odebrałem nawet. Odebrałeś? Wczoraj. A gdzie masz? U Pawła. Tak? A wziąłeś te pudełka od telefonu? Mam moją matkę tamto pudełko nie dała, bo gdzieś schowała. Pudełko? Tak. No ale to dla dobra telefonu, żeby odzyskać telefon. Ja niedługo Krzysztofa ściągam do Warszawy. No a co tam na komisariacie było na tym? Był i powiedziała, że żadnego listu nie ma, że jednego zgłoszenie było zgłoszone tak, a nie potrzebne drugie powiedziała. Ale jakiego zgłoszenia nie ma? Bo powiedziała, że niby zgłoszenie było na temat kradzieży telefonu. No a było na internecie, no i co? No i powiedziała, że to powinno być zgłoszone osobiście, a nie przez internet. No tak, ale zgłosiłeś to? Jeszcze nie, bo nie... Ale byłeś u niej, no. Byłem, ale tłumaczyłem się o tę koperę, co mu wpisał. O Jezu, to ci dopiero za 2 miesiące telefon zwrócą. Musisz i najpierw zgłoszenie. Paweł pokazał policjantce, a ona po prostu... Nie, no to po prostu ty dziecko nie myślisz. Jako dziecko cię potraktowała i nie było zgłoszenia, nie będzie telefonu. Ale to, że moja mama jest psychiczna, to miała rację. Żebyście zniszczyli. A co to może rzeczy? I ukradli ci telefon, głosisz tego i oni tam do niego idą i rewizję robią w dom. Ale musisz dać do... Siostra jest jego w domu. Co? Siostra jest w domu. A telefon ma przy sobie. Ona? On. Ona jest w domu, on jest na... A skąd wiesz? Bo wiem. To jest włączone, a ja pytałem się go, a gdzie ty z telefonem, z tym, a gdzie ty na wsi? A się to jako w domu jest. U mnie. Jak nie pójdziesz do tego i nie zgłosisz, że ukradli mi telefon, chcę mieć go z powrotem, to ona ci nic nie załatwi, żadnej koperty nie będzie, więc za 2-3 miesiące. On mi odda, ja zrobię. Tylko muszę mieć inną kartę z tym, bo to nie mogę. Nie oddal, tylko musisz na policję jeszcze raz iść i zgłosić. A ta policjantka to durna jest? To co ona powiedziała? Ona jest zwiedziało rzeczy znalezionych. Zwiedziało. Idziesz normalnie na komisariat, mówisz, że ukradli mi telefon, chcę zgłosić. Kradzież telefonu, nie rzeczy znalezione. Ale nie, bo Krzysztof się wyprze się i będzie tak, że chce skłamać. Że co? Krzysztof wie co innego. Oni pójdą z tobą do niego i oddaj dziadu telefon do niego, tak powiedzą. Co? Siostra jest, a nie on. On jest na wsi. Ale jak przyjedzie, nieważne czy jest na wsi, bo jak przyjedzie. Nie wiadomo kiedy przyjedzie. Tłumaczyć to się on będzie. Jak ona przyjechać, to ja bym musiał jechać do niego, a tak to nie przyjedzie. I dlatego cały czas piszę z Pawła telefon, bo z mojego nie mogę. Także wiesz, jak byłeś na tym, na komisariacie, no to samo to, że mówisz, że ciebie namierzają. Byłeś na komisariacie, ciebie nikt nie namierza, bo żebyś tam poszedł, to bo oni już ciebie mieli tam na tym komisariacie. GPS w telefonie zbudowany jest.
Jak ja nie będę włączyć lokalizacji, to mnie nie będą namierzać. Będą, bo wszystko zjedzą pewnie. Nie, powiedziała wyraźnie, że jak nie będę lokalizacji wyłączać, to mnie nie będą mnie namierzać. Tylko lokalizację przełączą. Zjedz, kochanie. A wczoraj Limitka mnie wkurzyła, że po prostu wyszłam. Już nie miałam ochoty z nim gadać. Ale o czym tak gadałeś z tą Litką? Bo ona pyta się, a ty to znowu przyjechałaś do Warszawy? No. A potem powiedziała, daj mi spokój. Potem powiedziała, coś tam gadała. Powiedziała, idź załatw, idź do Bydgoszczy, do mamy i nie pokażesz na razie w Warszawie, tylko w wakacje przez jakieś to mi wydało. Ja miałam dość. No to są wakacje teraz, no to co? No ty nie masz języka w bucie, żeby... Babie, ona jest krętaczką, Marek ją nazywa pchłą szachrajką, ja mówię, to jest za delikatne. Zjedz zupkę. I zanda zrobić tą kartę. Bo już zimna jest. Co? To nie przez kartę namierzają, oni namierzają na GPS na telefonie. A mama powiedziała, że to jest numer, bo numer to tak. Przez numer też. A ja wyjąłem kartę. No. I teraz nie wiem, co zrobić z tym. Jest mój numer, czy jest coś. No i to nie używasz na telefonie nic? A co mam zrobić? Matka nagadała mi głupot, a teraz się boję go założyć. Jeszcze policja mnie schartuje, dopiero będzie. No jedz, jedz. Nie zabordowałeś nikogo, nie ma przestępstwa i tego. Ale chodzi w tym, że... A, mówiła mi o żelazki. Ale możesz jeść. O żelazki. Co ci mówiła? Ci, co koło niego się kręcili w domu i przerwali... I przywali koło niego i za domu i domu, to ci są na liście jako nie podejrzani, tylko jako świadkowie, jak to się mówi. No ja jestem na liście, Paweł, a czy ty jesteś na liście, to nie wiem. No to możesz być jako świadek, jeżeli ciebie mogą nawet poszukiwać, to może coś ważnego widziałeś. Ale ciebie coś... też raz narejestrowali przy jego mieszkaniu. Kamerę. No to każdego, a tam jakaś baba, a tam jakiś łysy facet. Ja tam w ogóle pojechałam, chciałam u niego nocować, bo tutaj chciałam mieć spokój. A on jakąś tam babę miał, jakiegoś faceta łysego, co do Warszawy przyjechał ją odwiedzać. No i po prostu poszłam stamtąd, do tego Zeleckiego. Ale to wiesz, to nie o to chodzi. Tylko tych, którzy mogą coś powiedzieć dla sprawy. Ale już jak oni mają swoje te dowody, to... Mają dowody, a matka powiedziała, że ma dowody. To już my nic tu nie pomożemy jemu, ani nie zaziębimy, ani nie zagrzejemy. Ja nie chcę mu pomagać. Jedz, bo zaraz przyjdzie ta dziaducha, no. Będzie obserwowała. A, usuń go ze Facebooka. Bo policja sprawdza Facebooki. Wszystkie kontakty też. No i dobrze, ja się nie boję. A co mnie? Ja usunąłem go. Zelecki to jest jako były kolega. Nie, pedofil. Jego nazywam na pedofilem. Na pedofil. Zaraz pojadę sobie do biblioteki i wiesz, właściwie to tak, bo jeżeli on jest pedofil, no to jak będziemy reklamować pedofila i my o tym wiemy, że jest aresztowany świadomie, no tak. To można go usunąć. Paweł już go usunął, zablokował go wczoraj już. A jeżeli sama matka ciebie chce mieć przy sobie, ciebie poszukuje... Nie poszukuje. I wezwała policję, to dlatego ty boisz się, że ciebie policja poszukuje. A tak, to nie, jak ty nie zamordowałeś, nic nie zrobiłeś i... Wiesz. Jeszcze mnie na leczenie chciała mnie wysłać. No to właśnie mówię, że chciała mieć matka ciebie przy sobie, ciebie chciała na leczenie wysłać, ale o co innego chodzi? Matka ciebie chciała ubezwłasnowolnić może. Jeszcze mój dowód jest, co jest wasz Bydgoszczy, jest na komisariacie jeszcze jest mój dowód. A i tak często go odbieram właśnie. No i dobrze. Oni po prostu wtedy, jak ty uciekłeś matce, to byli zaniepokojeni, to może jest ta stara sprawa, chcieli ciebie do matki wrócić, no ale jak ty jesteś samodzielny i nie potrzebujesz opieki i sobie dajesz rady, a matka teraz z innego powodu całkiem się denerwuje, no to przecież o co chodzi? Matka ma swoje problemy, ty masz swoje problemy, ja mam swoje problemy, każdy człowiek... Ale jak ciągle na policji byłem, nic mi nie mówili o matce, to... Na co mieli mówić? No i co, i teraz nie możesz nic tam telefonować? Jedynie muszę mieć inną kartę. No. W tym mówię, ale to inną, tą drugą, taką samą, ale żeby moja matka nie miała rodziny. No, no to więc widzisz. No.
czyli tak zwany T-Mobile. Że powiedział, że mi ten kartę doładowali mi kupić i kawę, jak ja niby muszę z Pawłem jechać, żeby przez telefon na niego opowiedział, nie, mam być sam, jak ja mam z nim spotkać, jak ja muszę tam być połączony, to jak on jest. No to on chce, żeby do niego sam przychodził, bo on nie lubi, żeby byli świadkowie i dlatego ciebie telefon bierze. Ja ci mówiłam, włącz do mnie połączenie, będą świadkowie. Jak on chce, żebym był. Byłeś u niego i nie posłuchałeś się mnie. Mówiłam ci, włącz na T-Mobile, ja nagram, co ty tam gadasz. Ale ja chcę tam się spotkać, tam muszę być z nim. No specjalnie chcę, żebyś ty sam przychodził, bo on nie będzie miał świadków. A skąd mam mieć drugą kartę, żeby był sam? Ciekawe skąd. Nie mam. Miałeś T-Mobile, do mnie trzeba zadzwonić, ja tu zahaczę i mam podsłuch. I wtedy wiem o czym i można dać potem na policję do wszystkiego. Ale ja opował nocowałem, a nie u niego. Ale tego jednego dnia u niego wtedy. Przed wtedy co mówiłeś, że... Jedz. Że mam jechać, to nie jechałem do niego, tylko do Pawła jechałam. Wtedy przed wyjazdem. No, jedz mi się tu. Przecież. Jedz. Nie wiem, o co ci chodzi. Jedz. Mama mi obcinała. Jedz. I masz tutaj widziałeś? Ten sałatką sobie... Widziałeś? No. O, obcinała. I da mi tyle. Tak? I ja wjechałem do pociągu jechałem, to on włączył, a to miał odebrał mnie. A no tu czeka, tak? Odebrał mnie nawet. Jedz tą zupę i też to jest, to ma tu wczoraj. Ale nie do nadwoje to ma twarzy. No, matka, troszczy się. Ja jej nie lubię. Natomiast ta Litka, jakby się dowiedziała, że czekoladki, to ona jest zawsze zazdrosna, że dlaczego nie dla niej czekoladki, a tylko dla ciebie czekoladki. No to u niej to tylko o to chodzi. O czym myśli? Czy była u ciebie policja? Taka dziadowa. Co? Czy była policja? Jaka policja? Czy była u ciebie ktoś tam? Nie było żadnej policji. To dobrze. Żadnej policji nie było, bo ja... To dobrze, tylko tak się pytałam. Ja 4 SMS-y wysyłam na policję i mówię, że telefon ukradli, ale to musisz ty sam to... Bo moja matka też pieprzyła, że u ciebie będzie, ale nie wiem, co to... Co ona tu będzie, jak ona, wiesz, nie ma zielonego pojęcia, gdzie i co i o co chodzi. A więc zapowiedzę, powiedziała mojej matce, że zapraszam do Warszawy, chętnie coś pokazać. Ciekawe co. Ale po co? Po ten telefon, tak? Nie wiem, nie. Bo ty powiedziałeś, że ci telefon ukradli. Co powinien... Cicho! Powinieneś sam zgłosić, że mi ukradli telefon. A nie ty się pytasz o jakąś kopertę. Nie chodzi o telefon. Ty źle, nie z tej strony. Kopertę to ja ci mówię. Jak oni ci dopiero zwrócą za 2-3 miesiące, to telefon mają zapieczętowany. W kopercie leży na komisariacie. Przychodzę codziennie, się pytam, czy jest już ten telefon odzyskany. Tak jest, to wtedy wchodzisz na górę, podpisujesz się, odbiór. I oni się sami chcą tego telefonu pozbyć. Ale to dopiero będzie potem. A jeżeli ty nie zgłosiłeś, a idziesz po telefon, no ty jako durnia ciebie traktują. A ja jako debilkę. Musisz jeszcze raz jechać i zgłosić to, dziecko. Nie, bo ja jadę czy raz tylko po dowód i robię sekundę bankową. Ale telefon jak ci zabrał dziad, to musisz to zgłosić. Ale nie mogę tego dzisiaj zrobić. Ale jak tego w ogóle nie zrobiłeś, nie zgłosiłeś, tylko idziesz do policji jako do wujka, no to wiesz, to nic z tego nie będzie. Ale nie mogę mieć dwa zgłoszenia. Jedno zgłoszenie jest na Iwnicko. A teraz tam ma być zgłoszone drugie, to będą już nie wycofać. Na Iwnicką, ale na komisariacie. No tak. No to tam, gdzie byłeś wczoraj. Jaka to jest modele są? Nie, inaczej. Madalińskiego? Nie, inaczej. Ja już nie pamiętam. Pisałem ci SMS-y. Na M. Tak. 357. Tak. Ciągle nie mogę zapamiętać tej nazwy ulicy, wiesz? Taka I ten sam policjant był wczoraj. Zgłosiłem. I ten numer mi też... Co ci ukradł, tak? Zgłosiłem i powiedziałem, ten poziom powiedział, że dwa zgłoszenia nie mogą być. Jedno musi być. No to jeżeli było zgłoszenie, no to oni go namierzą.
ale lepiej, żebyś podał numer tego telefonu. Lepiej, a podałeś numer? Jaki numer? Telefonu? No. Z Playa? Tak. Podam to wszystko w tak tylko. Dobrze, ale lepiej, żebyś też podał numer fabryczny telefonu. Nie znam. No ale po co pojechałeś do Bydgoszczy? Matka nie dała mi pudełka. No to ta matka, no to jest wciśnięta. Ona nie wiedziała, co chodzi. Mówię, że jest głupia. No to jest wciśnięta, ona nie wiedziała, co chodzi. No to trudno. Ty mówisz, że jest... Co? W porządku, no. No w porządku jest, przecież ja nie znam twojej matki. No i dobrze, bo jest przejebana. Odwiesz teraz, co ty pisałeś? Spawa pisa. No dobra. Ale mnie nie odpisze. No dobra, już się nic nie stało. No to czyli co, kochanie, co będzie? A nie wiem co... Nawet telefonu nie używasz? Często, że mnie straszyło, to teraz boję się go załączyć z kartą. Karta jest w legitymacji. Ale nie masz innego telefonu? Nie, nie. No to więc, to by ci się przydał wtedy, no. Karta nowa by mi się przydała. No. A no właśnie. I co na tej karcie byś chciał? Ma być ta sama karta, ale z nowym numerem. I z dowodowaniem jak najlepiej. Bo tam było dowodowanie, ale nie mogę tej karty na razie używać. No numerem, ale wiesz, ty chcesz internet, żeby był. Ta sama karta, ale nowy numer. No. Jak to ta sama karta? Karta nowy numer, to jest inna karta. Startówka nowa, ale ta sama i te same pakiety, tylko żeby był nowy numer. No. A co ty kupowali? Tak, prawda? Każda karta ma inny pakiet, ma inne załadowanie. Człowieku. A mi chodzi startówka, na której się doładowuje 19 zł i 9 groszy. Mi da tą startówkę. No. I taka ma być właśnie. No i taką sobie kupisz, tylko że taka kosztuje ile? 20 zł taki ten. No. A startówkę to ty się z tym zajmiesz. Matka mnie tak mnie urządziła, teraz startówkę to załatwisz. No. Ja nie zobaczę. A masz kartę Playa? Nie mam. A jakąkolwiek? Mam plusa. Aha, plusa. Ale na plusie nie mam dowodowania. A co będziesz miał za 10 zł? To nic nie będziesz miał za 10 zł. Nie, może mnie za 30 do plusa. A Paweł ma 10 zł? Nie. No to po co tak chodzi? On ma na abonament ma. No to włącz. No włącz do telefonu kartę plusa. No włącz. Jest karta włączona. No ja tu mam 20 zł do ładowania. Ale kartę telefon włączyłem. No to włącz ten telefon. Ale to co mam dołączać? Ja tylko będę miał doładowanie. A jaki masz numer karty do plusa? Na 2 tygodnie będę miał tylko. I to mi się nie opłaca. Jakie masz jaką masz kartę numer? Numer karty? No. Co to jest za karta? Jakaś stara? Proszę. No. To mi kupował... Krzysiek mi kupował wtedy. To jest ta startówka. Ale coś tu jest na niej? I znowu nieruszana? Mam w telefonie. W telefonie, tak? I zużyłeś to już ile to było? No zużyłem już. 4 zł na startówce wyszło. I zużyłem. Na telefonie ona jest, tak? Tak, ale z urzędem opisałem z Pawłem. No to włącz ten telefon. Ja mam kartę, czy to zadziała na przykład. No. No, czy to zadziała. Mam tutaj. No. 20 zł. Na dwa tygodnie powinno. Nie, tam lepiej jest jakoś tak na 30 zł. Na 30 zł jest jakoś tak. Zjedz zupkę z mięskiem. Słuchaj,
No, twoja matka nie rozumie pewnych rzeczy, bo się swój ze swoim krzyczy. Kłóci. Ale weź, straszy mnie jeszcze z tym. A, no to jak ciebie straszy, to już ta matka się do niczego nie nadaje. Jeżeli matka straszy dziecko, i po co mam tam jeździć, które jest i tak już przestraszone, bo ty jesteś dziecko przestraszone, no, to mówią, że jest niepełnosprawne, różnie to mówią, masz swoje numery, swoją rentę, swoje to, swoje tamto i matka o tym wie. No to więc, jeżeli matka wie i straszy swoje dziecko, no to szurnięta jest, ale może jest słusznie przestraszona z powodu tego Zeleckiego całego, wiesz. A kto to... Muszę go wyłączyć, bo coś nie chce kartę się... A kto to wiedział, że Zaleski tam ma... On chodził po kościołach, chodził na msze, chodził do biskupów i leciał. On tu był kilka razy i do gramu leci. Czy nie mam 10 zł? Ja mówię, słuchaj, jeszcze nie, jeszcze nie chciał popuścić mnie tam do gramu. No tam Rysia chodzi, a ta Rysia mówi tak, że a Zaleski chodzi, wypija oranżadę komuś. Z tego, ja mówię, słuchaj, Zaleski robi jak tak robi, daruj mu spokój, dajmy spokój. Poczekać, bo karta też nie chce mi wczytywać w telefonie, bo wyświetla coś, że spróbuj ponownie. Musisz najpierw załadować tą kartę. Nie wyświetla się SIM, nie wyświetla się, karta SIM nie wyświetla coś. Tak, na zero, żebyś mógł jakby do kogo dzwonić. Ale jak ja wkładam telefon, to nie wyświetla mi się. Także ciebie. Ale poczekaj, ciekawi mnie to, czy ta twoja mama, czy ona ma do ciebie teraz jakieś większe prawa, czy mniejsze? Unia Europejska bardzo mocno kulała. Czy ta mama ma do ciebie jakieś większe prawa, czy mniejsze? 2015-16 dużo się mówiło, ale niewiele się robiło, więc teraz rzeczywiście ta deklaracja to nie jest początek, to jest raczej rozwinięcie tego. Ona po prostu w tym chce ciebie ubezwłasnowolnić. Unia Europejska i NATO grupujące prawie te same państwa. Nie zrobiła, ale czy ma do tego prawo, bo mówiła mi jedna babka na wernisażu, że nie ma takiego prawa. Jak pan patrzy na włączanie tu kwestii politycznych, może czy kwestii wartości, jak duże znaczenie one mają w kontekście bezpieczeństwa. Oczywiście wszyscy zwróciliśmy uwagę na słowo między innymi prezydenta Baracka Obamy. Ale tu obecnie, tu nie doładowałeś, co obecnie. Zaniepokojenie związane z działaniami w zakresie Trybunału Konstytucyjnego podkreślał, że praworządne, że instytucje i tak dalej. Nie wiem, jako istotne na tym szczycie i w ogóle, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo, są właśnie te głosy krytyczne i to zaniepokojenie, które powodują obecne władze Polski i ich, że powiem, ataki, czy stosunek, czy jak oni wolą, reformy instytucji. Znaczy na pewno to, co się dzieje w Polsce, jest dostrzegane, jest raportowane przywódcą państw i uwagi, które mieliśmy i pewnie też będziemy mieć w ciągu następnych dni ze strony przywódców, one nie są przypadkowe, one dokładnie mają wysłać ten sygnał, że jesteśmy tutaj. Działa, wszystko działa, tylko by się na tym plusie ja nie lubię, bo tam pół godziny się przetwarza, w oręcz od razu. Że kompletnie nas nie interesuje to, co się dzieje wewnątrz waszego kraju. Bardzo mocno mówiło się dotychczas na właśnie tej konferencji eksperckiej, w której się z państwem włączę, że NATO jest wspólnotą wartości. NATO nie powinno być definiowane przez zagrożenia, ale właśnie przez to, że wspólnie bronimy pewnych wspólnych dla nas wartości, w tym także praworządności, w tym także zasad demokracji. Myślę, że to jest bardzo istotny przekaz. Oczywiście nikt nie pójdzie tak daleko, żeby to jakoś bezpośrednio obie te sprawy łączyć w czasie obrad tego mohery, to są tak zwane mohery. Krzyczą, wrzeszczą, skandal. Radio Maryja mówi, nic takiego nie będzie. Nie będzie żadnej inwigilacji, nikt nikogo nie będzie podglądał. Jak to? Jeden na drugiego się gapi. Tak napisał w Financial Timesie. Dziękuję panu. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ale co? Mówi Biblia. Bardzo dziękuję. Łukasz Kulesa, dyrektor działu analiz londyńskiego Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem. Najpierw tam załaduj. Nie odezwałam, a to świetnie. A tak, ja mam. No gdzieś mam. Tu jest. To nie to.
a nie wychodzę. No, sam włożyłeś, przecież dziecko, jak ty jesteś przestraszony. 43 cale, Smart TV Samsung, zbudowane Wi-Fi. Padnie ci telefon. 90, TV 40 cale. Nie robi. Za 1099, laptop HP Intel Core i5. Dysk 1000, za 1980 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.pl. Bierzesz ty się na odchudzenie? Moja żona stosuje kapucynę. Ale to tobie czemu mam problem? Na odchudzanie. To tylko efekty boczne. Boczne, bo znikają oczki. Chyba diety, chyba z nimi inna wątroba i zwykła sylwetka. A to co jest? Odchudzanie poprzez stronę nie rozpadli lipidów. Nie, spore są. A to co jest? Bo ja tu, bardzo, weź, dawaj. To zaczynało jak wór. Nie chciałem się z tym... Tu jest. Brudne było? Świat idzie naprzód. Medycyna idzie naprzód. Nauka nigdy się nie uczyła. Czemu? Są leki i co jeszcze przy tym. Za 35 zł rozmawia SMS-y. Dla mnie to sprawa życia. Musimy... Ale czy to weszło? Strądnienie rozsiane to nie wyrok. Czy to weszło? No jak weszło, to parę 10 złotych się załaduje. Do momentu, kiedy przyjaciel. Także nie dzwoń, nie używaj. Opokamed uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokamed bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. Kiedy mam ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. Zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę. Stosuj regularnie. Suplement diety Permen King. Nie jemy, tylko po prostu lekceważysz. Potem ci spadnie, czy się odradzi. Jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen. Nie możesz potrzebować tak jak Zelewski. On miał wszystkie telefony obdrapane, 4 telefony i nie wiadomo po co. Zobacz, idealne miejsce na błogie wakacje. Z daleka od domostw, ukryte w ostępach gęstego lasu. Piękne, ale jak my tam trafimy? O, to nie musisz się martwić. Honda nas pokieruje. Właśnie ruszyła promocja. Przedaj mi ten numer i tego. Honda Civic 5D i Civic Tourer ze zintegrowanym systemem nawigacji satelitarnej w standardzie. Jedź po prostu, ja nie będę jadła tego zamiast. Odwiedź autoryzowany salon Hondy i beztrosko planuj swoje wakacyjne podróże. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie grzyby atakują twoje paznokcie. Dlatego lakier kosmetyczny Stepper zawiera aż 5 substancji aktywnych i 2 pielęgnujące. Jakiekolwiek grzyby zaatakują twoje paznokcie, lakier Stepper będzie właściwym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Myślisz o założeniu stowarzyszenia lub fundacji i potrzebujesz wzmocnienia... Tam na tym Orange to oni mają tego internetu mało na telefonie. ...dla organizacji pozarządowych i bezpłatnie skorzystaj z naszego wsparcia. Od 2011 tylko? Roku doradzamy, animujemy i informujemy dzięki partnerskiej współpracy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Trwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wejdź na stronę www.inkubator.mgo.info i znajdź najbliższy punkt w twojej okolicy. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi pytają, jaki mam nas wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Neomax. No ale ci wystarczy. A jaką masz jeszcze opcję w plusie? Tam może są. Tylko 300 MB. Tylko 300? Tok FM. Pierwsze. Nie, za 30 zł tam coś jest. 300 MB, jak się uruchomi się pakiet. Za 30 MB na tak rozmowę SMS. Tok FM. A i tak osoby. No. 16.20. Adam Ozga. Zapraszam. Polska jest bardzo zaangażowanym i ważnym partnerem. Zapewniał na otwarcie szczytu NATO w Warszawie sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Dziękuję Polsce za kolejne zaangażowanie w ramach walki z tak zwanym Państwem Islamskim poprzez wysłanie samolotów F-16, podkreślał szef NATO. Tuż przed szczytem spotkał się z amerykańskim prezydentem Barackiem Obamą i usłyszał od niego, że USA są zaniepokojone sytuacją wokół Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Na konferencji prasowej Obama, niepytany przez dziennikarzy, podkreślał, że trzeba wspierać instytucje demokratyczne. Goldman Sachs zatrudnił byłego szefa Komisji Europejskiej José Manuela Barroso. Ma on pomóc bankowi w przejściu przez proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Barroso będzie pracował w londyńskim oddziale banku, zostanie dyrektorem niewykonawczym i doradcą. 5 policjantów zginęło, a 9 osób zostało rannych od kul co najmniej 2 snajperów podczas manifestacji przeciw brutalności policji w Dallas w Teksasie, informują lokalne władze. 3 osoby zatrzymano, jednego z napastników zabiła policja. W
wcześniej mówił, że chce zabijać białych funkcjonariuszy, bo biali policjanci zabijali czarnoskórych. Więcej tuż po informacjach sportowych. Gościem Agnieszki Wicharowicz w Światopodglądzie będzie Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej. Informacje sportowe. Wszystko przemawia za Francuzami. Wliczamy godzinę do finału Euro 2016 i podglądamy, co dzieje się na Wimbledonie. Michał Czura, witam i zapraszam na sport. W finale Euro 2016 Portugalia zmierzy się z Francją i historia podpowiada, że ma bardzo mało szansę na tytuł. Trójkolorowi nie przegrali z Portugalią od 1975 roku. Obie ekipy grały ze sobą 24 razy. Bilans to 18 wygranych Francji, jeden remis oraz zaledwie 5 triumfów Portugalii. W spotkaniach na wielkich turniejach trójkolorowi zawsze wygrywa. Przypomnijmy, w półfinale Francja pokonała Niemcy, a Portugalia Walię. Niemcy liżą rany po wczorajszej porażce w półfinale i być może będą potrzebowali nowego szkoleniowca. Joachim Löw może odejść ze stanowiska, choć nie ze względu na odpadnięcie z Euro. Powód jest inny, a o szczegółach Kamil Gapiński. Mimo braku awansu do finału francuskiego turnieju, niemiecki związek piłki nożnej nie zamierza zwalniać Lewa. Selekcjoner zastanawia się jednak, czy nie zrezygnować z prowadzenia reprezentacji, ponieważ czuje się nieco wypalony. Z drużyną narodową pracuje od dekady, więc to zrozumiałe, że chciał by poszukać nowego wyzwania. Byłaby nim praca w dobrym europejskim klubie. Jeżeli Lew zdecyduje się opuścić kadrę, to zapewne od razu dostanie propozycję z kilku czołowych drużyn naszego kontynentu. Niemiecki selekcjoner nie ma zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji odnośnie swojej przyszłości, albowiem kadra już 4 września rozpoczyna eliminację do Mundialu w Rosji. Kamil Gapiński, TOK FM. Trochę w cieniu Euro w Amsterdamie odbywają się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Polscy kibice mogą odetchnąć z ulgą. Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki zakwalifikowali się do finału rzutu młotem, choć łatwo nie było. Fajdek, nasz faworyt do medalu, spalił 2 próby i dopiero w trzeciej, ostatniej, zapewnił sobie udział w finale. O medal już dziś powalczy nasza najlepsza młodziarka, Anita Wodarczyk. Finał z 3 Polkami zaplanowano na 18:10. Oczywiście na bieżąco będziemy informować, jak przebiega ten konkurs. A teraz u nas już tenis i decydujące starcia w turnieju panów na trawiastych kortach Wimbledon. O 14:00 rozpoczął się pierwszy półfinał, w którym Miloš Raonic walczy z Rogerem Federerem. W pierwszym secie górą był Raonic, który nadspodziewanie łatwo wygrał 6-3. Druga partia, bardziej zacięta po tej breaku, wygrana przez Federera. W trzecim secie znów Szwajcar górą. Trwa 4. set. Zaraz po tym pojedynku na kort centralny wejdą Czech Tomas Berdych i Brytyjczyk Andy Murray. Kolejne informacje w TOK FM już o 16:40, a więcej sportu już za niespełna godzinę. Zapraszam. Pogoda. Zapraszam, Michał Janczura. W nocy może padać i zaćmieć. Burzowe chmury będą przesuwać się z zachodu na wschód, a termometry pokażą od 12 do 16 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Kto się pytał, że co się pytał, kto się pytał? No to czyli tak, no, ojciec jest spokojny. Weź sobie czaszeczkę, jedną dwie ze sobą. Agnieszka Wichnerowicz, przez Skype'a połączyliśmy się z doktorem Łukaszem Pawłowskim z tygodnika internetowego Kultura Liberalna. Dzień dobry. Dzień dobry. Do 5 osób wzrosła już liczba policjantów zabitych w Stanach Zjednoczonych, w Dallas, w stanie Teksas. 6 funkcjonariuszy odniosło obrażenia. Ci policjanci zostali zastrzeleni lub postrzeleni podczas ulicznego protestu przeciwko brutalności policji, dlatego że w ostatnim czasie doszło do 2 znów głośnych zabójstw czarnoskórych, które zostały udokumentowane, w których no, jakby odczucie społeczne jest takie, że policja za szybko sięgnęła po broń, jakby nie miała podstaw i zginęli niewinni ludzie. Taka jest frustracja, dlatego protestują Afroamerykanie. No a tym razem podczas ich protestu strzelano do policji i mówi się o w tej chwili już chyba co najmniej 2 snajperach zatrzymanych, chociaż ostatnia informacja też jest taka, że mężczyzna, który jeszcze bronił się, nie wiem, jak co możesz czysta do tego samego obrazu. No jak jest czysta, to jeszcze lepiej. No bo ja dostawiam ją. A może ktoś taki spodnie zabrać? No to jest... Sprawa jest, tak jak powiedziałaś, jeszcze w toku, ale rzeczywiście nie wiadomo na razie, jaki był związek tych strzelających, tych snajperów tak zwanych, z samym protestem, czy oni byli w niego jakoś zaangażowani i jakie właściwie były ich motywy, to wszystko jest. To ten jeden strzelający powiedział, że chciał zabijać białych funkcjonariuszy policji.
takie rzeczy. No, tak, ale mówił, że tak jak powiedziałeś, że działał sam, no, są też inni podejrzani, więc właściwie nie wiadomo, jak traktować to, co powiedział. A nie, po co ona sobie powiedział, że był jakby poruszony tymi ostatnimi sprawami w działach policji. No ale to wyjaśni się dopiero w toku postępowania. Wiadomo, że tutaj w Stanach Zjednoczonych się ta dyskusja wpada w takie dobrze znane kolejne. To znaczy, z jednej strony mamy dyskusję o tym, czy czarni Amerykanie są traktowani inaczej przez policję i czy są bardziej narażeni na takie nieuzasadnione interwencje. Czy mamy nawet tezy i badania wielu osób, które wskazują, że tak właśnie jest? Dokładnie, nawet prezydent Obama mówił o tym, że ludzie z latynosi i czarni Amerykanie są, czy mają poczucie, że są traktowani nie w fair i że to nie jest problem tylko tych dwóch grup, ale oczywiście jest to problem całych Stanów Zjednoczonych. No i wraca też druga sprawa, mianowicie sprawa dostępu do broni. Bo też, ale z jakiego powodu się popłakałeś? Która pokazuje, że rzeczywiście czarni Amerykanie nie. Często popełniają przestępstwa z bronią. Okay. I tak z perspektywy policji to się... Nie musisz, słuchaj, nie musisz zapominać, możesz dawać do zrozumienia, że jest ci tutaj dobrze i zabierzykujesz gdzieś do miasta i dobra. W przypadku tego zabójstwa w Minnesocie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której człowiek sięgnął po prostu po prawo jazdy. A policjant odczytał to, czy obawiał się, że może sięgnąć po broń i wystrzelił. I o tym też prezydent Obama mówił już w kontekście także tej strzelaniny w Dallas, kiedy powiedział, że ten łatwy dostęp do broni sprawia, że taki jest łatwiejszy. Że jest ci tam lep, jest ci dobrze. Jak masz możliwości takie, żeby tu mieszkać, czy w Warszawie, no to to o co chodzi? To o co chodzi, co do kogo obchodzi? Który ogłosił, ale że gdzie? Jest w takim razie wojna. Ale to tak powiedział. Obama, uważaj, no to przecież może się chyba zameldować, dlaczego nie? Walczy o to, żeby te śmierci czarnoskórych. No tak, bo to jest kwestia też mieszkania, ale ci mama potem powiedziała, że ci załatwi mieszkanie w Warszawie. No ale jak się pokłóciła z tobą dobrze, to może też jest odwrotny skutek i inne plany. Chcę pokazać, że to jest bardzo już, znaczy, że ten konflikt społeczny, nie wiem jak to nazwać, on się bardzo zakręcił, to znaczy giną kolejni młodzi, głównie czarnoskórzy mężczyźni. Ale się wtedy jest oskarżany i też, teraz to mówi się, że to jest największa... Nie, jesteś jeszcze młody i jesteś wrażliwy na to, że ktoś coś o tobie powie, no i nie ma po prostu problemu. Największa policja od czasu, żeby się denerwować. Nie ma znaczy powodu. Dlatego, że policja od jakiegoś tam czasu niedawnego jest często... Ale ten telefon jak zgłosiłeś, to dobrze, podałeś numer, czyli że zgłosiłeś, tak? I to było na tym samym komisariacie, gdzie byłeś na pierwszy raz. Ona zyskała taki rozgłos, także dlatego, że to możemy w internecie, także w tym przypadku tak jest. Nie na Iwnickiej, tylko Iwnicka należy do komisariatu. Na M. Bo muszę zobaczyć tę ulicę, bo i to... Mam na myśli te zabójstwa. Na Iwnicki, on mieszka, ale na komisariacie byłeś. Jaka to jest ulica? Zdecydowanie za szybko i No dalej, ale to nie jest na Iwnickiej. Na Iwnicka należy do komisariatu. Na Iwnickiej się wysiada i trzeba iść kawałek z pracy. Kawałek śmiesza i potem trzeba przeszkę z pasem na stronę. I proces zrobić prostej. I byłeś tam dwa razy z tego wynika, tak? No dobrze, to się zgadza, bo ty nie wiedziałeś, gdzie byłeś. A ja mówię, na ten komisariat dzwonię. Tutaj dygresja, dlatego że... Ale on tam miał być w nocy i był? I między innymi cytuję tu badania, z których wynika, że... Ale on powiedział, że on tam idzie. ...zwiększa prawdopodobieństwo, żeby zostać zastrzelonymi niż biali. No bo to może być dzielnicowy, to niby dlaczego miałby być cały czas na komisariacie mieszkać. No. Czyli, że on przyjął, jak byliście za pierwszym razem. Dobrze.
No, to jak odchwilicie z tej psi, to będą go szukać. Jest taki naturalny, tylko trzeba z tym walczyć, ten odruch, że czarno. A teraz on może być na ciebie zły. Jako zagrożenie, robią te symulacje komputerowe, w których trzeba podjąć szybko decyzję o tym, czy strzelać. Żebyś cofnął, a jest pewny siebie, bo on będzie chciał udowodnić, że to on nie ukradł, że ty mu dałeś. Jak dałeś, jak ten telefon biedniejsi. I tak napisałeś na komisariacie? Jak jest więcej policji, to większe. On tak napisał? Się nie. No tak, no do tego dochodzą statystyki, często przywoływane, czy też częściej. O Jezu, musisz powiedzieć na komisariacie, nie to, że jeszcze go nie mam, tylko że on przywłaszczył sobie mój, czyli ukradł, no. Po prostu są surowie karani, częściej zatrzymywane. To jakie zeznanie ma być złożenie skargi? Ten aspekt tej sprawy jest... Że ci zabrał telefon, przywłaszczył sobie mój telefon i nie chce mi oddać. Krótkiego czasu, bo to jest, tak jak powiedziałeś, bardzo głębokie uprzedzenie, ale jest też aspekt ten, tak jak powiedziałem, dostępu do broni. Jeżeli policjant postawił się w jego położeniu, jeżeli on musi zakładać, że każdy, kogo zatrzymuje, może mieć broń, może po nią sięgnąć, no to łatwiej sam się mnie także po broń w obawie o własne życie. No i moim zdaniem bez ruszenia tego tematu, bez ruszenia tematu dostępu do broni czy powszechności broni... Będą samoloty leciały, trzeba to nagrywać. ...nie zostanie rozwiązanym i nie będzie, nie, nie będzie tutaj żadnej... poprawę, a to jest też aspekt, który można rozwiązać. No, relatywnie łatwo. Łatwiej jest wprowadzić jakieś przepisy dotyczące dostępu do broni, niż wykorzenić uprzedzenia wobec ludzi innej rasy. Ale co niestety, oczywiście też nie rozwiąże problemu, bo to nadal oni będą często lądować w więzieniach i tak dalej. Ale wydaje mi się, że po prostu takich przypadków byłoby mniej, gdyby policjanci nie mieli tych tak daleko posuniętych obaw. Ale, co w tym kontekście tylko czytałam ostatnio, że Donald Trump, kandydat na prezydenta, ma mniej pieniędzy niż Hillary Clinton w kampanii i z dużą wsparciem szykuje się NRA, czyli ta National Rifle Association, Stowarzyszenie Narodowe Posiadaczy Broni. No tak, i to dobrze pokazuje, to się ładnie wpisuje, też ładnie w cudzysłowie oczywiście mówię, w kampanię prezydencką i w tą rywalizację pomiędzy kandydatami. Ja sprawdziłem sobie, zajrzałem na Twittera, który jest tym głównym środkiem komunikacji obojga kandydatów, jak zareagowali na te strzelaniny. No i oczywiście Clinton opowiedziała się tutaj wyraźnie po stronie tych poszkodowanych czarnoskórych mężczyzn. Natomiast tam wysłał taki komunikat, że to jest wynik tego, że ludzie się nie czują bezpiecznie na ulicach, w ogóle nie odniósł się do tej kwestii rasowej właściwie. No i trudno się dziwić, no on będzie raczej podbijał ten bębenek niebezpieczeństwa i mówimy o tym, że Stany Zjednoczone znów powinny być takie jak kiedyś, czyli właśnie takie jak, nie wiem, w latach 50., kiedy wszystko było bardziej bezpieczne. To jest oczywiście pewien mit, do którego on się będzie odwołał. Raczej nie powie nic na temat dostępu do broni, raczej będzie się musiał wpisać w tę narrację, że to jest wynik po prostu ogólnie niebezpieczeństwa, czy ogólnie upadku kraju po prezydenturze Obamy. No niestety tak nie jest i ten podział widać też wyraźnie w reakcjach, nie wiem, osób znanych, celebrytów, piosenkarzy, reakcja Beyoncé, popularnej w Stanach, możemy się śmiać, ale to jest jednak osoba, która ma także ogromną siłę oddziaływania. I też ogromnie zaangażowana, to nie jest... Czyli, że ten numer masz nowy, tak? Zwykły naturalny. No i dobra. No, jeżeli nie przetnie się tego problemu, no to tak jak wspomniałaś, znaczy już te komunikaty wysyłane, że to jest wojna, pan Ameryk i ta prawdziwa przyjdzie po tą nieprawdziwą, no to pokazuje, że te emocje w Stanach Zjednoczonych są ogromnie nabrzmiałe i te wybory prezydenckie, najzależniej od tego, kto je wygra, absolutnie tego problemu nie rozwiąże. Bardzo Ci dziękuję. Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej był Państwa moim gościem i tyle się z Mieszem Strzeleckim. Dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Adam Szuraj realizował program. Informacje, a po nich na popołudnie zapraszam do Ciebie. Światopodgląd. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Na telewizji znają się wszyscy. Ja się znam na niej najlepiej. Seriale, filmy, programy. To, co się dzieje i to, co będzie się działo.
Aha, to co działo się bardzo dawno temu. Goście, rozrywa, humor, satyra. Program telewizyjny. W każdą sobotę po 12. Zaprasza Wojciech Krzyżaniak. Reklama. Obłędne promocje w sklepach Euro. 43 cale Smart TV Samsung, wbudowane Wi-Fi za 1890. LED TV 40 cali Sharp za 1099. Laptop HP Intel Core i5 8 giga, dysk 1000 za 1980 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Polujesz na wyjątkowe ceny? Ostrzał na Polkowie, droga jak natura. Promocje 1 plus 2 zegarów i mnóstwo produktów w super niskich cenach. Od 7 lipca jeszcze tanie z kartą Klub Natura. Spędzaj naszą drogerię na drogerię Natura. Kiedy zacząłem wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś zmarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Pojedziemy do Narodowej, będziemy pisać. Tam takie mędy przychodzą, wiesz, gdzieś tam mieszkające w pobliżu. Dupę zawracają. Że nie chcesz matki, masz prawo nie chcieć mieć matki, no. Tam się nie muszę mieć, bo to jest maska. Zrobić Porsche Interauto. Wakacyjna promocja na wybrane usługi. A powiedziała, że...